Cześć, z tej strony 46 Garage i w tym odcinku zajmiemy się wymianą w końcu tej brzydkiej lampy w klapie na zestaw takich ładnych tutaj lampek. Która to będzie? To będzie ta. Jedynie co mnie martwi, to są lampy depo, że one mają tutaj takie wytłoczenie znaku depo. Kurde, te oryginały tak nie mają. Nie wyglądają, ta nawet złą chwyciłem, wyglądają o wiele lepiej. No ale nic, zajmiemy się i tym. Od czego zaczynamy? Od uwolnienia tych klipsów. Tu, no, tu już nawet jest uwolniony, pewnie nie do końca dopiąłem. Tutaj jeden, drugi, trzeci. To nawet powinno wystarczyć. I odginamy sobie, albo nawet ręką to zrobię. O, nie idzie. Trzeba takim do podważania specjalnym dingsem, ale tak wyglądają te klipsy. Czy tam kołki. To jest nic skomplikowanego. Tu je sobie położymy. No i to odpinamy i dobieramy się do lampy. Polecam takie urządzenie do podważania. Wpinamy. No. I ogólnie powinien wyjść ten klips. Zobaczmy, czy to... O, nawet te dwa klipsy wystarczą. I dostajemy się już do lampy. Także połowa drogi za nami. Odłożę sobie tylko. Teraz. Tutaj jest taki dzyndzelek, który musimy do siebie pociągnąć, aż kliknie. I wyciągamy wkład lampy. Nie trzeba odpinać wtyczki. Tego nie trzeba odpinać. Żarówki można sobie ewentualnie szmateczką przeczyścić. Teraz musimy odkręcić. O, łap ostrość. Tutaj nasadka, dyszka i odkręcamy to, dzięki czemu lampa będzie uwolniona. Nawet teraz już wychodzi, ale lepiej, o właśnie, biały element sobie wyjmujemy, odkładamy też, no i po prostu wypychamy od dołu lampę do góry w ten sposób. Tutaj jest taki zawias i on się blokuje właśnie na tym. Czyścimy sobie, no, tak wygląda klapa bez tej lampy. I wkładamy ją w ten sposób, że najpierw tym zaczepem tutaj tak jakby zawijamy od spodu i dopiero potem przekładamy lampę czy tam klosz do środka. U mnie to już się widać, rozwaliło całe. Dobra, bierzemy sobie, najpierw to wyczyścimy, aczkolwiek nie ma tutaj zbyt dużo brudu. To jest stara uszczelka, którą w przypadku wymiany lampy można też sobie wyjąć, bo nowa lampa ma nową uszczelkę. To jest ta nowa lampa z tym właśnie białym klipsikiem, tym elementem, uszczelką. Sobie odkręcimy, bo to musimy wyjąć. Dobra. Ja zastosuję oryginalne. To jest jakieś takie dziwne. I tak, lampę sobie tutaj położymy, to odłożymy. A, złą wziąłem. Nie, dobra? Złą, przecież złą. No, to musi być tutaj. I jak to montujemy? Montujemy to tak samo jak tamto, czyli odkręcamy w nowej lampie. Ten klips stary sobie użyjemy. I tutaj w ten sposób sobie to blokujemy, wkładamy. Patrzymy, czy siedzi. No i widzimy, że nie do końca weszło. Nie do końca weszło, bo jest luźne.
a musi się to zaprzeć. Czyli o, w ten sposób jakoś tam doginamy, dopychamy, tak żeby nic tutaj nam nie sprężynowało. Coś jest nadal nie tak, chyba że już jest ok. Nie wiem, teraz zobaczymy. Lampa siedzi jak powinna, teraz wkładamy ten biały element i zwracamy uwagę na to, by wszedł on dokładnie tutaj w taki korytarz, taki, jak to się nazywa ładnie, w taką prowadnicę, o, w ten sposób. Cyk, i tutaj sobie to potem dokręcamy, dociskamy, tylko to trzeba robić na dwie ręce. Dobra, teraz zamykamy, czy też wkładamy wkład z żarówkami w ten oto sposób, że wkładamy tak jak był, dociskamy i tutaj ten dzyndzelek od siebie odsuwamy w tamtą stronę, w stronę kierownicy. No i wkład jest zamontowany, lampka też, no i od razu lepiej to wygląda. Dobra, a druga strona analogicznie, te dwa klipsy ściągamy, odkręcamy, wyciągamy, montujemy, no i to wszystko. Dobra, także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten krótki poradnik chociaż komuś się przyda, bo czasami w sumie padają pytania, jak wykręcić taką lampę. Dzięki za uwagę, zapraszam na social media, do subskrypcji i lajkowania. Trzymajcie się, udanych napraw, cześć!